Sałatka w Tyglu. Tragedia w Norwegii przypomniała, że Europa nie umie żyć z emigrantami, a ci w Ameryce, mimo problemów, budują witalność kraju. Tomasz Zalewski z Waszyngtonu. Autor jest korespondentem polskiej agencji prasowej w Waszyngtonie. Współpraca Ewa Kern Jędrychowska, Nowy Jork. W Ameryce imigranci nie palą samochodów jak Arabowie na paryskich banlieue i nie mieszkają od pokoleń w etnicznych gettach jak Turcy w Berlinie. Islamscy ekstremiści inaczej niż w Anglii są rzadkością wśród muzułmanów w Nowym Jorku i Detroit. W USA nie ma poczucia, że imigranci to bomba zegarowa, jak w Europie, gdzie czują się obywatelami drugiej kategorii. Lokalni politycy walczący z nielegałami w Arizonie to nie to samo co silne antyimigracyjne partie we Francji, Holandii i Finlandii. Imigranci w Ameryce integrują się lepiej i wciąż odmładzają kraj. Inaczej niż w starzejącej się Europie. Imigranci z Europy, przybywający falami od połowy XIX wieku, integrowali się w różnym tempie, ale w końcu z sukcesem. Nie sprawdziły się obawy co do wiejskich przybyszów z Irlandii, Europy Wschodniej i Południowej. W amerykańskim tyglu, melting pot, ich dzieci stawały się Amerykanami nie gorszymi niż łosp, potomkowie ojców założycieli. Napływ imigrantów z trzeciego świata od lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia wzbudził niepokoje, że Ameryka ich nie wchłonie. Teoria wielokulturowości zrodzona w związku z ruchem na rzecz równouprawnienia murzynów i Indian, stała się także odpowiedzią na falę napływową z zewnątrz i alternatywą dla Tygla. Jej rzecznicy promowali wizję USA jako wielokulturowej sałatki, mozaiki grup etnicznych pielęgnujących własną tożsamość i kulturę.